Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Czy nie spędzicie? Golf GTI. Za każdym razem, kiedy wbijam do tej gry i patrzę, że jest tutaj Volkswagen GTI, to myślę sobie, wow. To świetnie. Nic poza tym, bo jest to zwyczajny samochód. Cztery okrążenia, 4Play. Okej, zobaczymy jaki pójdzie. Mam tutaj Mazda RX 7 i myślicie, że mam szansę z Subaru RX 7, paskudnie zrobiona, plus Celica, to ciekawa kompilacja, ależ paskudna ta RX 7 koło mnie co wystartowała. Widzieliście to? Widzieliście jak to wyglądało? Makabra. No ale dobrze, więc ostatnio mówiłem, że najfajniej mi się jeździ właśnie w RX 7 i że trzeba tych lamusów tutaj. Trochę przesadziłem, aż mi go szkoda się zrobiło. I proszę bardzo, następny wychodzi na prowadzenie. No tej to nie możemy przepuścić. Cztery okrążenia mam do zrobienia, więc powinienem się jeszcze jakoś odbudować. RX 7 widzę, że... Co? RX 7, która mnie wyprzedziła, widziałem, że gdzieś tam się rozbiła. Na minimapce to było widać. O, trafika. No i zobaczymy. Tak się poważnie tu rozwaliłem. Przyznam szczerze, miałem chwilę przerwy od Undergrounda i troszeczkę wyszedłem z wprawy, ale w tej grze idzie się bardzo szybko nauczyć nawet od nowa grać, bo sterowanie jest... W ogóle prowadzenie tych samochodów jest w miarę do ogarnięcia. To nie jest Forza Horizon 3, gdzie trzeba się totalnie wyciszyć, żeby ogarnąć się samochody. Zwłaszcza jeśli ktoś gra, wiecie, na wysokim poziomie trudności. Tutaj jedyny problem to są boty, które... No zresztą w Forzie też boty są trudne bardzo. Ale tu... O, shit, ale tutaj te boty są... Zobaczcie, jak one tam napieprzają. Nie? No właśnie, o tym mówię. Patrzcie, co się na zakrętach dzieje. E? I w drugą stronę. No to kurde, jak nie wiem, jak... jak te motocykle Trona. Kurde. Nie w tym filmie Tron, wiecie o co chodzi. Ja pierdziut. I weź to dogoń teraz. What the fuck? I oni w ogóle zawsze omijają trafiki jakimś tam przypadkiem. Akurat przedostaną się w lukę gdzieś tam na dragu. No właśnie. I go. Ło, widzieliście to? Rozwalił się o ścianę i nagle pojechał do przodu, tak. O, co? Weźcie sobie, cofnijcie ten odcinek i zobaczcie ten moment. Co to było w ogóle? To wyglądało jak jakiś lag internetowy albo coś takiego. Z tym, że ja gram offline. Gram z... What the fuck w ogóle, co się dzieje? Ja, co? Patrz, co? What? Co? Jak on... Ja pierdzielę! Jeszcze powinien się od tego trafika rozbić i pojechać prosto, jakby nigdy nic. Słuchajcie, trzecie okrążenie, jeden został z tyłu i teraz obserwujcie minimapkę, jak będzie zapierdzielał, jak będzie się w ogóle międzyczas zmniejszał. Między nim a tamtym z tyłu. Między mną a tamtym z tyłu. Zaraz ten zegar będzie tutaj wariował. Międzyczasy wariują, to już jest ten etap gry, kiedy te boty naprawdę są przesadzone. Także zostali mi od... teraz byłem za blisko i wszystko widziałem i nie mógł tutaj oszukiwać. Ale i tak nagle zaczął super przyspieszać, nie? Jak ja bym się tak rozbił, to nie ma bata, po prostu już bym się nie odrobił z tym. A on tu, o, proszę bardzo. O kurde, no i po co mi to było? I on teraz fantastyczne przyspieszenie. Tu gdzieś niby tam zwolnił, bo niby się gdzieś tam rozbił. Ta, jasne. Słuchajcie, nie poddaję się. Jeden mi został do rozwalenia. Musimy oczywiście wygrać ten wyścig, żeby przejść dalej. Dlatego to jest dość istotne, żeby... O, patrzcie, elegancko rozwaliła się i to jest ta właśnie Mazda RX-7. I nagle zaczęła super przyspieszać. Patrzcie na minimapkę, Rozwaliłem go, ale było blisko i bym się też sam rozwalił. Goni mnie tam jakieś inne dziadostwo. Teraz nie ma innej rady, jak właśnie walczyć z nimi w ten sposób. Sorry, ale to są emocje, co tu się dzieje. To jest jak nie wiem, jakbym grał w jakąś zbugowaną grę teraz, nie? Teraz już mnie nie dogoni, ale kurde, wyścig był, widzieliście. Początek, moja wina, spieprzyłem totalnie. Później w środku działy się już dziwne rzeczy i to fakt. Okej, go.
No i pykło. Co mamy dalej? Drag drifty. Pisaliście mi, że właśnie RX-7 jest dobra na drifty i że Supra jest dobra na drifty. Wydaje mi się, że RX-7 jest... Weźmy Suprę. Tam będą drifty, weźmy Suprę. Mówiliście, że Supra jest fantastyczna. Takie same staty ma jak ten. Jak RX-7. Chyba, że... Nie no, takie same chyba były, nie? Te staty. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czyli dawaj Superka, pokaż co potrafisz. Tu mamy dużo powera. Ło. Okej. Okay. A, tutaj bardzo fajny wyścig. Taki shit, taki na spokojnie. I to był Kiss the Wall, okej. Okay. Skasowaliśmy wszystkie punkty za taki fantastyczny drift. Nie no, tam trochę za mocno przyczadziłem. O, ale myślałem, że tak fajnie wejdę, że normalnie tylko piksele lekko tam zeszlifuję na tym przednim zderzaku o ściankę, a tu się okazało, że jednak sorry Lucek, ale przesadziłeś, przegięłeś pałę. Taki słaby drift, znaczy później był słaby, bo mały kąt był, a jak jest mały kąt, to sorry, mało punktów dostajesz. Chociaż mi się zawsze podobały te drifty takie przy dużej prędkości i raczej takie drifty, gdzie... Oh shit. A, 17 skasowałem. Raczej takie drifty z dużą prędkością i z małym kątem. A tutaj punktowane są właśnie takie drifty z dużym kątem, ale niekoniecznie takie szybkie, tylko może technicznie dobre, o, w ten sposób. A, shit, nie wyszło. Znaczy, ja się tutaj za bardzo starać nie muszę, jest to trzecie okrążenie i jak na... Zaraz za mną jest RSX z napędem naprzód, fantastycznie. Jeśli chodzi o punktację. No ciekawe, 114 tysięcy punktów, jakaś lola tyle nabiła, okej? Okay? Rzeczywiście Supra jest lepsza do driftu niż RX-7. RX-7 bardzo łatwo przesterować i stracić wszystkie punkty. O, ten drift był najlepszy, dobra, teraz spróbujmy. Ale poleciała! Szkoda, że nie byłem na strefie, to bym tam chyba z 50 tysięcy zgarnął, jak nic. Okej. Okay. Cyk. Wiecie co, ja tu popsułem kamerkę, już to naprawiam. Pyk. Ustawimy sobie gdzieś tu pod mapką, żeby nie przeszkadzało, nie? Okej. Okay. I tak, mamy nowe maski. O, ta wygląda ciekawie. Takie wyloty wielkie po bokach. Nie ma jakiejś takiej bardziej subtelnej tej maski. Wszystkie muszą mieć takie jakieś hardkorowe te wyloty. O, dobra, niech będzie to. Jak to wygląda? Supra ma bardzo ładną maskę. Może nie ta, którą ja zrobiłem, bo ta, którą ja zrobiłem z modelem wyszło do dupy. Przyznaję się. I powiem jeszcze na ten temat coś więcej na odcinku z modelarstwa. Dajcie spokój. Wstydzę się jak cholera. Ale to moja wina. Po prostu się nie przyłożyłem. Gdybym się bardziej przyłożył, to na pewno wyszłoby to fajniej. Drag. Jedziemy drag w Mazdzie RX-7. Zawsze mi to jakoś fajnie wychodziło, więc tym razem też powinno. Trzymajcie kciukasy. Ej. Aha, świetnie. Co ja robię z tymi biegami? Ja wciskam zmiany biegów zamiast nitra. Zawsze tak mam. Good shift. Dobra, na razie. Co? Gdzie się spychasz? Ja się jadę lewą stroną. I tu będzie pociąg. Nie ma pociąga. To łatwy drag. Wygrałem. Nie było łatwo.
Znaczy był jeden taki drag, pamiętacie te mistrzostwa? Cały odcinek męczyłem jedne mistrzostwa, no. Dragowe, to był hardcore, przyznaję. Powróćcie sobie do tego, ile okrążeń? 3, jest dobrze. Myślałem, że jakieś 50 będzie. Zdarzają się takie traski właśnie niepozorne, gdzie mamy aż... ile? 10 okrążeń może się zdarzyć. 8, 7, coś takiego. Zobaczę, czy dobrze kamerkę sobie ustawiłem, czy nie będzie wam przeszkadzać. Chyba jest dobrze, nie? Jakoś tam mocno nie przeszkadza. Chociaż perfekcjonista by się je tam przyczepił, że troszeczkę zahacza o tą mapkę kamerka, ale jest na pewno lepiej niż było, prawda? I co, to nie są knockouty, to są zwykłe okrążenia i nawet nie spojrzałem, z czym mam tu do czynienia, ale widzę, że jest to Mitsubishi Lancer, jest to 240SX i z przodu chyba Subarka. Także taka standardowa obsługa. Żadne jakieś tam super auto typu Supra, tylko takie normalne autka, które co, i tak będą koksami, niezależnie od tego, czy to jest Supra, czy to jest Subaru, czy to jest jakiś tam 240SX. Jeśli boty tym jeżdżą, to będą wyrąbane te samochody, no. Idealna przyczepność, przyspieszenie jak w tym, jak w Dragsterze, jedzie sobie tak. O, teraz ścianę pospawał i co, i dalej jedzie. Tam nitro ciśnie, aha. Ciekawe, jakie oni mają czasy okrążenia. W sumie nie mogą mieć jakichś tam dużo większych, lepszych od moich, ale zobaczcie, jak oni się w ogóle... Ja pierdziło. Jak to wygląda? Znaczy, moja fura też bardzo dobrze skręca, ok? I być może, gdybyśmy grali gdzieś tutaj w multiplayerze, w Undergrounda, o shit, skubany, to też by moja fura tak dziwnie wyglądała na tych zakrętach, nie? Ale patrzcie, no what the fuck, poważnie? Jedzie dalej, no dobra, trochę zwolnił jednak. Ale kurde, LX7 wymiata na tych zakrętach, tylko tyle wam powiem. Ciekawe, jakby Mazda MX-5 sobie radziła teraz na tych... na tych częściach. Chociaż z tego, co mi pisaliście, jak wymienialiście najlepsze samochody w Undergroundzie, to Mazda MX-5 tam nie widniała. Była to Supra do driftów, RX-7 do wyścigów, albo tam jeszcze jakaś inna opcja. RSX chyba była na trzecim miejscu według jednego tam komentarza pod ostatnimi odcinkami. Nie wiem, który to był dokładnie odcinek, ale tam ktoś bardzo sensownie to rozpisał. No PS, teraz nie mam czasu się temu zająć. Kurde, no. 2,5 godziny byłem z nim na spacerze dzisiaj i jeszcze się cholernik nie zmęczył. Rozwalił się znowu, gdzieś tam próbował przez budowę przejechać, nie budowę, tylko budowę po prostu, przez środek. I co, i żaden mi tutaj nie dorównuje. Ale zobaczymy, jestem ciekawy okrążeń. Jakie mają czasy na okrążenia. Statystyki. Gdzie się tam ładujesz? Z łóżka to ty... Co ty robisz? Zaraz mi bilet do kina zeżre. Kupiłem sobie bilet do kina na Ghost in the Shell. Ty. To... Złaś. Poczekajcie chwilę. Ty się zawsze pchasz do tej kamery, co? Wiem, że byś chciał spać tam, gdzie pan by chciał spać, ale ty masz swoje łóżeczko, a pan ma swoje łóżeczko. Idziesz spać do swojego łóżeczka. Tam, dwa. Tam, spać. Spać. Powiedziałem. Zobaczymy, jak długo to potrwa ta jego posłuszność. Ciepło mi w tych słuchawkach, wiecie? No dobra. Mój czas... No kurde, miał najlepszy czas z nich wszystkich. Top speed. Gdzie on tu osiągnął tyle? Średnia prędkość. No moja najlepsza. No kurde, to ja jestem cheaterem. Laps LED? Co to jest? Nie wiem. Prędkość 300, prawie 300 km na godzinę. Gdzie on to osiągnął, ha? Zobaczcie. 290, okej. Okay. Nie mam pytań. Gdzie mu to nabiło? Ale musimy na te staty zerkać, bo może któryś tam 4 paki wycisnął.
Knockout, czyli trzy okrążenia, lecimy, no chyba nie ma lepszego samochodu niż... Ale dobra, żeby nie było nudno, weźmiemy sobie RSX. Akurkę. Tutaj przyspieszenie mamy gorsze i to jest odczuwalne rzeczywiście, w Undergroundzie jest to odczuwalne. To jest 90. wyścig na 111. Także wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia Undergrounda 1 i będziemy się brali za Undergrounda 2, Need for Speeda. I tak, mamy... Łosier! To ma gorsze przyspieszenie? Ja pierdzielę. Tak, mamy tam Honda S2000, coś tam jeszcze innego jechało. W zasadzie czy to ważne? Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku. Ej, kurde! Jak ten samochód napierdziela. To jest niesamowite. Ja tego nie odczuwam, tego gorszego przyspieszenia teraz. Znaczy, gorsze było rzeczywiście, jak były te słabsze części w tym aucie, ale teraz... Teraz to jest jakaś rakieta. Przypomina mi taki odkurzacz jakiś w skitu. Bardzo ładnie śmiga ten samochód. Tamten z tyłu goni. Co to tam mnie goni tak z tyłu? Nawet nie zdążyłem obczaić marki i modelu. Tak, S2000. Już z tym zajebistym, poszerzającym bodykitem. A tam chyba można wybrać kilka bodykitów, czy jest jeden? Już nie pamiętam, jak to było w Undergroundzie. Ale kurde, no... O się... Co to było? I zobaczcie, jak zwolniła specjalnie, żebym miał szansę dogonić. Okej. Okay. No sorry, ziomek, ale już muszę cię skasować na amen, nie? W ogóle... Przez chwilę widziałem, jak bot jechał przez mapkę w miejscu, gdzie nie ma chyba skrótu. Albo ja tego skrótu nie znam. Tak czy inaczej, już tam nie pojedzie, bo właśnie został znokautowany. I teraz bije się z S2000. Właśnie, przecież na... W miejscu, gdzie pokazują się międzyczasy, jest pokazany też nick gościa oraz samochód, który mi jedzie. Wcale nie muszę się oglądać do tyłu, żeby rozpoznać markę, no ale jako... Ktoś, kto lubi samochody, lubię zawsze to poznawać właśnie po wyglądzie. A wiecie co, Dominika, ona... Dominika to jest moja koleżanka. Dominika, ona mówi, że dziewczyny na przykład... znaczy, gro dziewczyn patrzy na samochód nie jako na markę, czy na to, że jest tam drogie, czy niedrogie. Znaczy, musi coś tam wiedzieć o tym samochodzie, że jest drogie, bo na przykład na tej podstawie wybierają sobie faceta. Kto ma lepsze auto, ten ogarnie dla niej lepsze rzeczy później, mieszkanie i tak dalej, zapewni jej środki do życia. No ale to jest, wiecie, temat na inny odcinek. Więc po prostu auto, które się błyszczy ładnie, jest ładne i zadbane, jest dla kobiety lepsze. Oczywiście nie może to być na przykład jakieś Renault Clio, nie wiem, pierwszej generacji, tylko jakieś takie auto, no nie wiem, co najmniej 2000, powiedzmy 7-8 rok, no nie? Tak w okolicach 40 tysięcy, zadbane i każda laska myśli, że jesteś królem szos, że twój portfel nie mieści się w kieszeni, wiesz co biega. Nie, ale kobiety właśnie tak oceniają samochody. Ładny kolor, ładnie się błyszczy, zajebiste auto, najlepsze na świecie. A nie, że tam jeździ 50 na godzinę maksymalnie, powiedzmy. Poważnie tak jest. Ja tak trochę nie wierzyłem, ale później zacząłem patrzeć i obserwować ją, jak ona patrzy na samochody. Przecież to jest zwykła Mazda, ale zajebisty kolor. A jechał sobie, nie wiem, jechało tam jakieś Subaru, nie? Wyrąbane w ogóle, brzmi jak tak, tak brzmiało, że w moim Volvo się szyby trzęsły, no nie? I mówię, patrz jakie Subaru, zobacz, wyrąbane w ogóle, łeb urywa, no nie? A brzydki kolor.
Kuźwa, Subaru, ogarnij się, dziewczyno. Jak możesz tak mówić, że Subaru ma brzydki kolor, chociaż tu w Subaru nie chodzi o kolor. To jest kuźwa Subaru, ogarnij się. Dobra, zobaczmy sobie te zderzaki w końcu. Tak patrzę tutaj, nie wiem na co się zdecydować. Dajmy ten pług. I co mamy? O, shit. Okrążenia. Cholera. O, shit, siema. Aha, okej. Okay. Wiecie co on powiedział? Masz trochę kasy, wynajmij sobie taksówkę, będziesz w domu szybciej. Czyli, że my samochodem jeździmy wolniej, okej. Okay. Czekajcie, ja muszę ogarnąć, który to jest ziomek, tutaj na wyścigu. Który to? To jest jakiś team. To wszystkich musimy tu ogarnąć. Poczynając od... od kogoś, kto się nawinie. Na razie jadą jak pały. W ogóle... co oni robią? To nie są boty z tego poziomu. Ziomek powiedział, że wziął sobie taksówkę, szybciej dojadę do domu. Tak, tak. Wiecie co? Siła jest cicha. Ja nic nie mówiłem do niego, nie? Siła jest cicha. To się nauczyłem z tego z Horizon Zero Dawn, którego teraz gram. Jak oglądacie serię i zobaczcie, też fajna gra. Ale tam właśnie babka mówiła, że kto mało mówi, ten silniejszy jest. I przeważnie tak jest, że ktoś, jak w grupie ktoś mało mówi, a jest ziomek, który dużo mówi, to ten co dużo mówi, to przeważnie jest najsłabszy. I tu nie chodzi tylko o to, że tam najmniej ma w bicu, czy najwięcej ma w bicu, czy tam w ogóle co. Tylko na przykład jeśli chodzi o finanse, o jego władzę, no nie? Dlatego nigdy się nie odzywajcie. Czasami lepiej się nie odzywać, żeby nie rozwiać wątpliwości co do tego, że jednak no... komórki i tamte szare wam nie pracują. Ja tak często robię. To jest świetna metoda, ale zobaczcie jak mam przerąbane będąc youtuberem i nagrywając odcinki. Zawsze zdradzam to moje prawdziwe ja. Macie tą niepowtarzalną okazję je odkryć. Witam na moich odcinkach. Ja jestem Lucek i powinienem chyba mniej mówić, co? Właśnie to jest też takie głupie, patrzcie. Mówię, że nie odzywajcie się w towarzystwie, a z kolei ja wrzucam na YouTube filmiki, które ogląda później kilka setek albo tysięcy osób. I na tych filmikach albo live'ach co robię? Gadam bez przerwy o wszystkim i czasami też o niczym. I co? I co, Lucek? No właśnie, macie mnie, chłopaliście. Co to było? Reset. Dogonię go jeszcze? Czekajcie, czy to jest knockout? Nie, to nie jest knockout, oni tam z tyłu jeszcze jadą. Tylko kurczę, aha, też się rozwalają. Nie, no to są jakieś słabiaki, ale takie naprawdę po całości. Wiecie co, fajnie by było, jakby wszyscy youtuberzy na YouTubie w jeden dzień nagrywa się. Wow, co to się tu podziało? Co się stało z tym samochodem mega stabilnym? Co? Aż kataru dostałem. Nie, tak nie może być. Jakby wszyscy youtuberzy jednego dnia streamowali z Need for Speed Undergrounda. Wszyscy, dosłownie wszyscy, nie? Ci najwięksi, może tak. Boxdel, nie wiem, tam Rezi, Blowek i Samu, wszyscy by grali w Need for Speed'a i wtedy każdy mógłby mógł ocenić w tego Undergrounda, no nie? Każdy by mógł ocenić, jakby właśnie youtuberzy oceniali tę grę, jeśli chodzi o te boty. Ciekawe, kto by najbardziej klął na te boty. O kurde. Ja stawiam, że i Samu by rozwalił pada. Kurde, ale nie wiem, tutaj pan nie jest obsługiwany, ale i tak by rozwalił. A Boxdel by wytoczył im dramę tym trafikom i tym botom. Rezi by nawiązał z nimi współpracę. Blowek, co by Blowek mógł zrobić? Blowek przedyskutowałby tą sprawę z mamą
I o kim jeszcze wspominałem? O, fuck. No i chyba tyle, więcej tam nie było youtuberów takich większych. Co by mógł zrobić Rock? Rock by zrobił z nimi... nie wiem, napiłby się z nimi kawy, herbaty. Albo zrobiłby z nimi serię filmów. Kto tam jeszcze taki popularny jest? Rojo walczyłby z nimi na krew i życie. Krew i życie? Znaczy na życie i śmierć, Boże, na krew i życie. Znaczy on mi się kojarzy z jakimiś takimi grami strzelankami, wiecie? Jakimiś takimi postapokaliptycznymi rzeczami. No. Takich youtuberów więcej co obserwuję. Kogo jeszcze tam obserwuję? No, poza gamingiem... No szkuźwa, co z tym samochodem się dzieje? Jeśli chodzi o gaming, to chyba tylko tyle. Co? Widzieliście, gdzie mnie zrespiło? Byłem nad mostem i zrespiło mnie już za mostem. Ja pierdziu, dziękuję, i tak trzeba robić. Jak macie problemy z tym mostem, ja już tego samochodu nie biorę, on jest okropny. Ale ja to mówiłem już wcześniej na odcinkach, że samochody później te ulepszone będą miały straszne problemy, aby pokonać ten odcinek w tej chińskiej dzielnicy, w tych slumsach, bo te takie skoki strasznie destabilizują auta. I to jest naprawdę teraz odczuwalne z tym napędem na przód. Myślę, że cholera wie, jaki tam samochód najlepiej sobie poradzi, bo tutaj w ogóle to, czy samochód ma napęd na przód, czy na tył, to nie ma specjalnie znaczenia. Ważne, żeby po prostu dobrze jeździł, zgadza się? Boty się rozwaliły. W ogóle jak te prańce tam jeżdżą, ja nie wiem. Ja z jakimś teamem tu walczyłem, ale ten team to w ogóle słabizna jakaś jest straszna. Następny wyścig. To chyba już będzie ostatni, bo tu mamy po 3 okrążenia. Chociaż nie, bo to tamten był pierwszy. No to Mitsubishi jest szerokie. Kurde, skąd oni mają już te bodykity? Szukałem różnych sposobów, różnych kodów, jakichś tam cheatów, nie wiadomo czego jeszcze, żeby sobie wcześniej odblokować te bodykity. I jest coś takiego jak edytor save'ów i może sobie tam dodać jakieś różne kasy, nie kasy, ale nigdzie nie ma, żeby odblokować sobie części tuningowe w karierze Underground. Można sobie te części tuningowe odblokować, ale tylko w Quick Race'ach. W Undergroundzie musisz wszystko ręcznie robić. Nie ma jakby cheatana, zresztą nikt tego nie napisał w momencie, kiedy ta gra była popularna i warto było te cheaty napisać. Nie ma możliwości, trzeba wszystko ręcznie robić, a jakbym chciał na przykład w pewnym momencie odblokować sobie wcześniej po prostu te bodykity, no. Mieć już w tych fajnych autkach. One coś tam dają do prowadzenia, ale chyba niewiele. No może to jest bardziej taki wizualny dodatek do samochodu w tej grze. Poważnie? Czy ja jestem jakiś ślepy? O kurde. Eclipse ciężko, o shit, ciężko zepchnąć. Ej, tu w ogóle bardzo duży, wow, bardzo duży ruch uliczny jest. Bardzo duży. Zobaczcie. Jak on to zrobił? What? Co? Co to było? Cheater. Zobaczymy, jakie oni tu prędkości osiągali. Trzeba to koniecznie zweryfikować, bo na tym odcinku, znaczy na tym odcinku, na tym wyścigu zdecydowanie coś knują. Coś z nimi jest nie tak. Nie podoba mi się to. Podejrzana sprawa. Okej. Ostatnie okrążenie, ale na szczęście tutaj na tych wyścigach nie na wszystkich muszę wygrywać. To jest taki plusik, bo to są mistrzostwa, więc nie muszę się tam specjalnie przejmować. O, fuck. Ale widzieliście, jak zahamował? Przywaliłem w niego i ja się rozwaliłem, a on stał w miejscu jak głaz. I nic się z nim nie stało. Pojechał sobie po prostu dalej. I to jest to właśnie, co uwielbiam w tych starych NFS-ach. Czyli niezniszczalne boty i teraz trzeba ich niszczyć na potęgę. Niech się tu rozwalają o te słupy czy coś. Tylko mi tu podjedzie. Co? Co to było? Nie, spadaj, kurde.
Jak ja go teraz wygonię? Nie, spadowa! What the fuck? Dobra, rozbił się. Tak sztucznie trochę, ale się rozbił. Ja pierdziu! Zasrana złotówka, no kurde! Czemu? Czemu akurat tu musiał wyjechać? Tak, trzeba grać. Ja wam pokażę. Co, i teraz ten się tak zboostował strasznie. Nara, ale farta miałem teraz. Normalnie to był przejazd wiary. Dobra, i gaz, teraz kurczę nie odpuszczać. I patrzcie, wy obserwujcie, to jest wasze zadanie teraz. Obserwujcie międzyczasy. Czyli czas między moim pojazdem a ich. W ogóle założyłem audiofilskie słuchawki do słuchania dźwięków silników, które brzmią jak jakieś zdechłe osy. Czekajcie, bo ja myślę, że coś tu z kamerą jest tak. Aha, dobra, to już... A nie, można sobie bardziej przybliżyć. No właśnie. Ja tutaj coś mam za bardzo przybliżoną kamerę i się... O, shit, mi się coś tam popsuło. Już mnie doganiają. To nie są żarty. Ale zobaczcie, o ile szybciej jadę, jadąc na przedzie, nie przeszkadzają te patałachy. Oni jakoś tak, nie wiem, jakieś tutaj czary odpieprzają i więcej trafików się pojawia na shit, na drodze. No kurde, ja tylko zahamowałem! Ale dobrze, jakoś się wykaraskałem z tego, to jest drugie okrążenie. Dopiero i aż. Czy uda się ukończyć te zawody? Ja już nie mówię o wygraniu, mówię o ukończeniu. Ale już myślałem, że tam będzie jakaś niewidzialna ściana i... że tak zaryję o tą ścianę i przywalę tak jakby czołówę. Rozbił się tam na zakręcie na pewno, widziałem to na minimapce, że się zatrzymał nagle. Czy ja dostałem właśnie premię za to, że zrobiłem czyste okrążenie? Tam była jedna przecierka i w ogóle. Chyba chodzi o to, że nic tak twardo nie przywaliłem. No, ale gość się tam zatrzymał na zakręcie. To było widać i nagle jechał już normalnie. Zresztą widzieliście, co się działo na początku tego odcinka i w ogóle w trakcie. Że oni, kuźwa, mają jakiś dar, nie wiem, przewidywania czy czegoś tam. O! Zobaczcie, jaki mam refleks. Nie ma bata, kuźwa na ludzka. Zobaczcie. Nie ma. I fantastycznie. I tak się z nimi tutaj. To jest The World of Tanks dosłownie. Tylko bez działek. Trzeba się spychać mocno. Tak powinienem nazwać ten odcinek. World of Tanks. No i git. Ten wyścig był hardkorowy. Mam nadzieję, że to koniec tych zawodów, tych mistrzostw. Kuźwa, nie. Zmienię tą RSX na coś innego, na RX-7. Spokój będzie. No bo jakie samochody zostały mi do odblokowania? Chyba już wszystkie odblokowałem. Teraz został mi ten obrzygany bodykit do odblokowania. Czyli co, oni tu grają drużynowo i niby chcą mnie rozwalić się tak na cacy. Aha. To już poznałem ich plan, teraz trzeba ich zgnoić konkretnie. Ej, czemu... Czemu mój samochód ma taki wytłumiony dźwięk? Słuchajcie. Słyszycie to? Tak, pisaliście mi w komentarzach, Lucek, ścisz dźwięki samochodów. Da się to zrobić tu? Ścisz dźwięki samochodów. Okej. A podgłoś muzykę, tak zrobimy. I teraz samochód sam się wyciszył. A muzyka jest bardzo fajna, no bo muzyka co? Muzyka jak muzyka. Niektóre kawałki się starzają mocniej, niektóre mniej. A propos muzyki właśnie. Kiedyś tak, jak ja chodziłem do szkoły i w ogóle, to dużo słuchało się rocka. W ogóle rock miał taką swoją, w sensie nie ten youtuber, tylko chodzi mi o muzykę, tak? Rock, dobra, mówmy metal, okej? Dużo tam metalu słuchałem, jakichś tam hardkorowych piosenek też.
I co? I gdzieś ta moda na te kawałki rockowe, metalowe tak trochę wymiera, no nie? Już tak jakoś się tego nie słucha. A czy może gdzieś tam starzy wyjadacze z lat młodości, kiedy były lata 70, 80, kiedy naprawdę ten rock no, miał taką przewagę ogromną, no to może tam jeszcze słuchają gdzieś tam w piwnicach, no nie? Ale tak ogólnie to zdecydowanie więcej teraz słucha się tej elektroniki, ja też. Słucham dużo elektroniki, nawet takiej muzyki, jaką puszczą sobie na live'ach gdzieś tam. I tyle, nie? Elektronika daje... What the fuck? Elektronika... What? Co on zrobił? Co? Normalnie kopara mi opadła. Elektronika daje nam... dużo szerszy zakres różnych dźwięków. Nie wiem, czy widzieliście czasami jacyś producenci muzyki wrzucają takie filmiki, jak właśnie tworzą w jakimś programie konkretne dźwięki albo coś takiego. I jak wygląda ten ich program, ile tam jest ścieżek audio różnych, dźwięków, przejść, nie wiadomo czego jeszcze, i to wszystko ze sobą fantastycznie współgra. Ja jestem pełen podziwu, ale z drugiej strony ci rockowcy też się śmieją, bo ich umiejętności, oni muszą być zgrani na żywo, nie? Muszą grać ze sobą, dużo ćwiczyć, żeby razem jakoś to wszystko brzmiało ładnie. A taki gościu sobie naciska jakieś tam przyciski na klawiaturze i dla nich to jest coś takiego dziwnego, nie? Gdzieś ten rock po prostu już umarł w pewnym momencie i teraz... jeśli chodzi o muzykę, i chyba tak zostanie już na długo, że muzyka jest, jeśli już jakiejś muzyki się słucha, to elektroniki głównie, prawda? Przynajmniej ja tak mam. Jeszcze jakieś tam rockowe kawałki, tak, ale bardzo rzadko, przeważnie jakieś remiksy słucham tych kawałków rockowych. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Tak trochę chaotycznie wszystko na tym odcineczku. Przepraszam, że tak słabo jechałem, ale no miałem trochę przerwę od undergrounda i trochę się odzwyczaiłem od tej fizyki gry. Zabilidowaliśmy sobie samochody, więc na następnym odcinku powinno być fantastycznie. To już jest 92 odcinek. Sorry. No wyścig, tak? Więc niedługo będzie koniec serii undergrounda jedynki. Trzymajcie się, na razie. Pa.